Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Powiedz sobie, jak małe dzieci widzą dorosłych. Przypuśćmy, że mamy zbudować taki posąg, aby stosunek wysokości dorosłego człowieka do wysokości posągu był taki sam jak stosunek wysokości dziecka do dorosłego. Jaką wysokość powinien mieć posąg? Ok. Jestem pewna, że nic nie zrozumieliście z tego zadania, więc będziemy to teraz rozbijać. Przypuśćmy, że mamy zbudować taki posąg. To jest posąg. Aby stosunek wysokości dorosłego człowieka do wysokości posągu był taki sam, czyli będzie się równał, jak stosunek wysokości dziecka do dorosłego. Dziecko i dorosły, tutaj są nasze dwie wiadome. Wysokość dorosłego człowieka do posągu, tu mamy niewiadomą. I lecimy tak, jak napisali nam w zadaniu. Wysokość dorosłego człowieka. Czyli 1,80 m, czyli 180 cm, jeżeli chodzi tu, bo wszędzie mamy w centymetrach, do wysokości posągu, czyli x równa się. Stosunek wysokości dziecka, czyli mamy 1,20 m, do wysokości dorosłego. Tutaj możemy sobie jeszcze skrócić zera. No to lecimy. X razy 12 to 12x, a 180 razy 18 możemy sobie zapisać w ten oto sposób. I dzielimy to sobie na 12. I sobie tutaj trochę poskracamy. Zacznijmy sobie od tego, że możemy 18 i 12 skrócić sobie przez 6. Czyli to będzie 3, to będzie 2. I 180 możemy sobie skrócić przez 2. Mamy 1, 90. I o wiele prościej nam będzie policzyć teraz 90 razy 3. To 270 centymetrów. Czyli ten posąg powinien mieć 270 cm wysokości. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.